chciałabym zacząć od tego, że bardzo rozpowszechnił się zwyczaj nazywania różnych osób damami. Mamy pierwszą damę tego, pierwszą damę tamtego, pierwszą damę hodowli psów, głównie pierwszą damę estrady, sceny i tak dalej, i tak dalej. Ile może być pierwszych dam? Wiadomo, że jest kilka dam. Mówię teraz o piosenkarkach, do których zalicza się oczywiście pani Rena Rolska, które dają mi rozkosz słuchania. Kiedy słyszę je w radiu albo na płycie, to nie czytam, nie zajmuję się niczym, nie gotuję, tylko po prostu się rozkoszuję. Pani Rena dała mi tyle przyjemności, tyle uspokojenia, tyle jakiejś takiej, cichego zadowolenia, powiedziałabym. To jest to, czego nam tak strasznie brakuje w tym hałasie, w tym wrzasku. Rena Rolska jest tym, czym powinna być dama, zanim się spospolitowało to określenie. Ona jest damą. W niej nigdy nie było nic tandety, pod żadnym względem. W wyglądzie, w sposobie śpiewania, w ogóle jako w człowieku. Wszystko jest delikatne, wszystko jest eleganckie. Niech Państwo zwrócą uwagę, że wymieniam cechy, które giną. I teraz mi w tym wszystkim taka pani Rolska ośmiela się odmówić dalszych występów. Nie można być taką egoistką. Renusiu, pomyśl o takich jak ja, którym tak bardzo brakuje twoich piosenek. Czy przestałaś kochać swoją publiczność? Bo my cię dalej kochamy. Ale nie mogę przestać mówić o Renie Rolskiej, zanim nie powiem jeszcze o jej połowie. Jak to się dzieje, że para takich ludzi jak Rena Rolska i Marian Jonkajtys schodzą się i zostają małżeństwem? Gdzie oni się odnaleźli? Przecież takich ludzi już nie ma. Ta kultura, to za czym wszyscy tęsknimy, przed tym hałasem, przed tym prostactwem, ucieczka, to są właśnie tacy ludzie jak Marian i Rena. Więc bardzo, bardzo proszę, żeby ktoś zmusił, może jakieś kary pieniężne, może parę dni aresztu, jakieś sankcje na panią Renę Rolską, żeby nam dalej śpiewała.